Dopiero co skończył 18 lat, a w przyszłym sezonie wsiądzie do samochodu, którym być może da się nawet walczyć o tytuł mistrza świata. Dlaczego? Andrea Kimi Antonelli nazywany jest kolejnym Maxem Verstappenem, a może to zwykła przesada? Dlaczego jego ojciec mocno ułatwił mu karierę? Dlaczego przejażdżka 10-letniego Antonellego za kierownicą Lamborghini była taka znacząca? I dlaczego nie chciało go Ferrari? Poznajcie, być może nową wielką gwiazdę Formuły 1. Ale na początek ustalmy jeszcze o co chodzi z jego drugim imieniem, które jest w zasadzie traktowane jak pierwsze. Kimi? Skąd się to wzięło? Czy to przypadek, że urodzony w 2006 roku w Bolonii chłopak dostał imię takie jak zachwycający wtedy w Formule 1 pewien Finn o nazwisku Raikkonen? No i tak, i nie, bo jak tłumaczy jego ojciec, Chcieliśmy, żeby jego drugie imię było bardziej międzynarodowe. I gdy byliśmy z naszym przyjacielem na kolacji, ktoś rzucił, że Kimi to dobry pomysł. Zwróciłem wtedy uwagę, że wezmą nas za fanatyków Rajkonera, który jest oczywiście wielkim mistrzem. Chciałem, żeby mój syn miał taką karierę, ale to nie był powód. Po prostu Andrea Kimi brzmiało bardzo dobrze i nawet tamtego wieczoru nie mogliśmy przestać tego powtarzać. Antonelli od początku swojej jazdy w kartingu, a na poważnie zaczął się ścigać, gdy miał 7 lat, był szybki i imponował ludziom z branży. Zaimponował szczególnie menedżerowi kierowców Giovanni Minardi, który gdy tylko zobaczył go w akcji, od razu wziął go pod swoje skrzydła i powiedział wtedy ojcu Kimiego: Marko, wysyłam wam kontrakt, twój syn to jakiś fenomen, on zasługuje na Formułę 1. Marko miał mu odpowiedzieć, że jest szalony, no, ale wszedł w tę współpracę i pan Minardi był naprawdę skuteczny. Do dzisiaj zresztą lubi opowiadać o wyjątkowych rzeczach, jakie kimi miał wtedy wyczyniać. Jako jedenastolatek usiadł pierwszy raz w samochodzie F4 i po trzech kółkach był szybszy od etatowych kierowców. Usiadł też w jednym z symulatorów Ferrari i w krótkim czasie wykręcił lepszy czas od Leclerca. Aż trudno w to uwierzyć, ale ja cytuję Wam po prostu słowa tego menedżera. Dodam tylko, że ci etatowi zawodnicy F4 to musieli mieć wtedy około 15 lat. No ale do takich doniesień to zawsze musimy podchodzić z pewnym dystansem, szczególnie jeśli wypowiadają je właśnie menedżerowie, którzy jednak na tych zawodnikach po prostu zarabiają. No ale pan Minardi na szczęście nie tylko dużo mówił, ale też działał i w końcu spotkał się z ludźmi z Mercedesa. Powiedział im w ogóle, że ujrzał w kimim takie wyczucie i taki typ prowadzenia, jaki widział wcześniej tylko u Alonso. No i w końcu się udało. W lutym 2018 roku Antonelli został włączony do Akademii Mercedesa. Miał wtedy 11 lat z lekkim hakiem i oczywiście miał już wiele sukcesów w kartingu, bo tego nie dodałem, no ale wiadomo. Ale dobra, dlaczego Antonelli nie dołączył do Akademii Ferrari? Przecież urodził się godzinę drogi od Maranello, wszystko tu się pięknie składa. Papa Marco, niech nam to wytłumaczy. Odkąd kimi dołączył do Akademii Mercedesa, Ferrari się już z nami nie kontaktowało. Wcześniej jeździł z ich logo w kartingu i wtedy była nawet sytuacja, że szef akademii Ferrari chciał go mieć w swoim składzie, ale nagle stwierdzili, że jednak jest jeszcze za mały i to był jedyny kontakt z nimi. Po prostu się zgapili. A wracając do tej Akademii Mercedesa, no to poza wsparciem finansowym, które jest oczywiście bardzo ważne, taki zawodnik otrzymuje też wsparcie trenerów, wsparcie ludzi, którzy od lat się zajmują juniorami, którzy są w stanie pomóc ci choćby korzystając z symulatora. No po prostu przekazują ci całą tę wiedzę i wiedzą z kim rozmawiać, żeby taki junior mógł robić kroki w odpowiednią stronę. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że od tego momentu Antonelli wie, że jeśli będzie jeździł bardzo dobrze, łamane na wybitnie, to po prostu ma dużą szansę na to, żeby wejść do Formuły 1. A sami wiecie, jak młodym kierowcom czasami jest trudno nawet zakręcić się wokół padoku Formuły 1. Kimi miał zacząć jeździć szybko, łamane na wybitnie, więc po prostu zaczął to robić. Zaraz po dołączeniu do Mercedesa przyszły największe sukcesy w kartingu, zwieńczone dwukrotnym wygraniem Mistrzostw Europy. Wśród innych, wcześniejszych triumfatorów tych zawodów są między innymi Verstappen, Norris, Hamilton, Albon, Russell czy De Vries. Po kartingu przyszedł czas na bolidy, bolidy włoskiej F4. Antonelli zadebiutował tam w drugiej części sezonu 2021 i mimo to, że przejechał tylko 9 z 21 wyścigów, to i tak trzy razy stanął na podium i był dziesiąty w generalce. W kolejnym roku pojechał już pełny sezon i wygrał zarówno włoską, jak i niemiecką F4, a w kolejnym sezonie przeniósł się już o stopień wyżej do samochodów formuły regionalnej. I na tym poziomie też zdobył dwa tytuły w jednym sezonie. To był rok 2023, i po nim następuje bardzo zaskakujący krok. Mercedes stwierdza, że trzeba pominąć Formułę 3, co zwykle jest kolejnym krokiem w przypadku młodych kierowców. Antonelli od razu jest wrzucony na bardzo głęboką wodę, bo od razu jest wrzucony do Formuły 2. No i tam nie radzi sobie jakoś wybitnie. Do tego dochodzi jeszcze. Lekko mówiąc, bardzo nieudany występ w debiutanckim treningu przed Grand Prix Włoch, ale to Mercedesa nie zraża. Decydują się na to, by Antonelli był ich kierowcą w sezonie 2025. Toto Wolf w jednej z rozmów wcześniej w tym roku mówił, że nie chcą popełnić tego samego błędu co z Verstappenem, który mógł trafić do Mercedesa. Wtedy się zgapili, teraz nie chcieli tego błędu powtórzyć. Wiecie już, że wyniki Antonellego były imponujące, ale co jest ważniejsze od samych suchych wyników? styl, w jakim Antonelli wygrywał. Często to była po prostu dominacja. Sezon 2022 we włoskiej F4 13 zwycięstw w 20 wyścigach. Niemiecka F4 9 wygranych wyścigów z 15. Debiutancki sezon we Frece też był imponujący, ale rozumiem, powiecie, byli zawodnicy, którzy też dominowali i to prawda, ale u Antonellego specjaliści od serii juniorskich zwracają uwagę jeszcze na poszczególne momenty w wyścigach. Jednym z nich jest zeszłoroczny wyścig Freka na torze Zandvoort. Ja z powodu Praw autorskich. Nie mogę wam pokazać tego wyścigu, ale możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę Freka Zandvoort Antonelli i zobaczycie, co on wtedy zrobił. Antonelli ruszał z ósmego miejsca. Tor był w wielu miejscach jeszcze mokry, zdradliwe warunki, a on z tego ósmego miejsca przebił się na prowadzenie. Uwaga, w niecałe trzy okrążenia. Inne jego mocne strony: przede wszystkim duży spokój za kierownicą, na to wskazywało wiele osób, które go dobrze znają. Druga kwestia to szybka adaptacja. To jest bardzo ważna cecha u kierowców, którzy chcą się gdzieś plasować pomiędzy tymi największymi. No i trzecia rzecz, no to po prostu naturalny talent i naturalna, bardzo duża szybkość. A czego mu brakuje? Na ten temat wypowiedział się kiedyś jego ojciec, który stwierdził, że Kimi jest jeszcze trochę za mało agresywny, gdy znajduje się w wyścigowym samochodzie. Tak, ojciec Antonellego chciał, żeby Kimi został piłkarzem, no ale on sam jako dziecko akurat większe zainteresowanie wykazywał w stronę samochodów, więc jednak no, nie poszedł w kopanie piłki. A co do ojca, no to on też się kiedyś ścigał. Swoją drogą rozmawiałem z kilkoma osobami, które dobrze znają rodzinę Antonellich i mówiły, że to naprawdę przemiłe towarzystwo. Tata jest człowiekiem dorany przy Kimi, zresztą też naprawdę spoko gość. No i Marko po zakończeniu kariery, jako kierowca wyścigowy otworzył własną stajnię, która obsługuje samochody i te samochody innym kierowcom wypożycza i dba po prostu o nich w trakcie wyścigów. No i także dzięki temu 10-letni Kimi, który już miał duże doświadczenie w gokartach, usiadł za sterami wyścigowego Lambo dziesięcioletnikimi. Był za niski, żeby sięgać do gazu i do hamulca, więc operował kierownicą, siedząc na kolanach ojca. Papa Marko zresztą po latach wspominał, że gdy zobaczył wtedy jak Antonelli ogarnia tamten samochód, zorientował się, że syn ma naprawdę duży talent. Swoją drogą, czajcie, macie 10 lat i sobie siadacie u starego na kolanach w Lambo i jedziecie po torze. No, naprawdę nieźle. Żeby nie było, ja bardzo też doceniam to, że mój tata nie brał na kolana, tyle że to było w Skodzie faworyt. Ale senior Antonelli ogarniał nie tylko auta GT, ale na krótko przed tym, jak Kimi zaczął jeździć w F4, kupił takie bolidy i zaczął wystawiać swój zespół we włoskich rozgrywkach Formuły 4 właśnie. To pozwoliło Kimiemu mieć naprawdę duże możliwości testowania tych konstrukcji. Zresztą Antonelli Motorsport cały czas prężnie działa, daje możliwość testowania bolidów F4 tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem i zresztą także polscy juniorzy testowali ich fury. Do tego oczywiście wszelkie kontakty Marko, czyli taty Kimiego w wyścigowym świecie no, też ułatwiały sprawę. Kimi niemal od początku swojej kariery nie musiał martwić się o budżet, zawsze trafiał do czołowych zespołów i mógł sporo testować. To bardzo, bardzo pomaga. Testował też dużo przed wejściem do F1. Mercedes dawał mu sporo jazdy w starszych samochodach, a to jest na wagę wyścigowego złota. George Russell powiedział, że kimi w jeden rok przejeździł więcej takich sesji testowych niż on przez trzy lata, przygotowując się do wejścia do F1. Ale żeby nie było, to nie jest żaden przytyk na zasadzie, o, miał świetne możliwości, o, był bogaty i tylko dzięki temu wszedł do Formuły 1. No nie, bo wielu jest naprawdę wielu bogatych kierowców, którzy są juniorami, ale nie każdy ma taki talent. A Kimi po prostu ma ten talent naprawdę duży. Ale podsumowując, czy ten talent rzeczywiście jest na tyle duży, żeby Antonelli znalazł się wkrótce wśród tych największych kierowców świata, żeby stał się kolejną gwiazdą Formuły 1? To nie jest przesądzone, bo F1 już nieraz zweryfikowała zawodników, którzy w juniorskich seriach byli bardzo, bardzo szybcy, a później jednak okazywało się, że coś szło nie tak. Ale z drugiej strony Mercedes nie inwestowałby tak dużo w tego kierowcę, gdyby nie miał przekonania, że to jest wyjątkowy talent, że to jest kierowca, na którego po prostu warto postawić. Nie ma co ukrywać, największy sprawdzian dopiero przed Kimim, pierwszy sezon, to już jest moment, w którym on musi się wykazać i nie ma łatwo, bo te oczekiwania są ogromne, no a też Toto Wolf daje do zrozumienia, że cały czas ewentualnie Max Verstappen mógłby do tej ekipy dołączyć, więc Kimi też po prostu o to swoje miejsce w Mercedesie będzie musiał walczyć. Jak mu pójdzie? Dopiero się przekonamy.